Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę Bitcoina do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa, 31 marca 2023 roku. Tradycyjnie analizę przeprowadzamy na interwale dziennym za pomocą świec japońskich, teorii Fareliota, poziomów Fibonacciego oraz oczywiście klasycznych reguł analizy technicznej. Jak do tej pory nasz scenariusz rozwija się zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy wcześniej. Z grubsza rzecz ujmując, jesteśmy po wykonaniu szczytu dla fali X, czyli mamy tutaj zrobioną korektę wzrostową ABC do poziomu właśnie 120 tysięcy złotych. No i mamy oczywiście tutaj dzień tak zwany inside bar, czyli dzień nierównowagi, i później mamy dzisiaj chociażby bardzo dobrze zapowiadające się spadki zgodnie z naszym scenariuszem. Wzrosty miały wysokość prawie 11%. Mowa tu oczywiście o wzrostach w fali X. Tak więc poprzednie wzrosty, które miały 10,13 w fali B, no też są brane pod uwagę, no ale dobrze, że te były po prostu nieco większe, gdyż tutaj ten cykl wzrostowy może być uznany za cykl inny niż ten cykl w fali B. Pozwólcie, że ja skasuję tutaj tą falę, która jest nam jest zaznaczona. O właśnie, mamy ABC spadkowe, fala W, czyli ten pierwszy cykl spadkowy w korekcie złożonej, ABC do góry wykonane, fala X, czyli ten łącznik, co nam brakuje, fala Y spadkowa, która jest kontynuacją tej tutaj korekty spadkowej ABC. Jaki kształt mogą mieć spadki? Tak? Jaka będzie ich forma? Czy to będzie ABC, czy coś innego? Otóż forma jest dowolna oprócz tak naprawdę i impulsu. Czyli tutaj może być korekta pędząca, korekta płaska, może być zygzak, może być trójkąt, może być cokolwiek innego, byleby to nie był impuls. Tyle jeżeli chodzi o teorię Fareliota. Poziomy Fibonacciego, jak widzicie, nie dopisały specjalnie, ponieważ cena zatrzymała się między 127 a 161% projekcji Fibonacciego, więc niespecjalnie nam tutaj to zagrało. No cóż, bywa i tak, więc te poziomy nie są nam potrzebne. Jeżeli chodzi o poziomy techniczne, szczyt oczywiście lokalny i lokalny poziom oporu technicznego 120 tysięcy, szczyt fali C, szczyt jednocześnie fali X. No i oczywiście osławiona już swoją legendarną mocą strefa podaży. Strefa podaży zlokalizowana pomiędzy poziomami 123 355, 126 tysięcy złotych. Bez naruszenia wyraźnego tej strefy nie można mówić o tym, że trend, który w chwili obecnej jest trendem dominującym, albo cykl, który tak naprawdę jest cyklem dominującym, czyli cykl spadkowy najprawdopodobniej W, X, Y, czyli złożony w czasie i w cenie, jest zakończony, tak? Czyli ten trend albo też cykl obecnie musiałby bardzo dynamicznie i agresywnie naruszyć tą strefę, wybić tą lokalną linię trendu również spadkowego, tak? Tą pomarańczową, no to wtedy możemy mówić, oho, coś innego się dzieje na rynku, nawet w średnim terminie, niż zakłada nasz scenariusz WXY spadkowy, tak, korekty spadkowej. Tak więc myślę, że może nawet zaznaczę to, tą strefę sławną niebieską strzałką, chociażby tak, żeby wszyscy mieli pewność co do tego, jak ważna jest to strefa. Oczywiście mamy już pierwsze potwierdzenia, że nasz scenariusz jest tutaj rozwijany, czyli naruszony został szczyt fali A, jak widzicie dzisiaj. Nie ma jeszcze zamknięcia świecy dziennej poniżej tego poziomu, ale myślę, że tutaj jak będzie się sytuacja rozwijać, no to wcześniej czy później tego rodzaju zdarzenie się będzie wykonane po prostu, tak? Świeca dzienna dzisiejsza, może jutrzejsza, zamknie się w końcu poniżej poziomu A.
No i droga do spadków jest otwarta, droga dla niedźwiedzi jest otwarta do spadków poniżej 110 tysięcy, no i oczywiście dołek fali C, czyli jednocześnie dołek swingowy, dołek fali W na 108 265. Co jeśli chodzi o momentum? No cóż, momentum również tutaj miało swoje 5 minut w czasie rozwijania się fali C, ok, wybiliśmy poziom 50 punktów, czyli ten poziom neutralny, przedarły się byki do strefy pozytywnej, strefy silnego momentu wzrostowego, 59-60 punktów tak naprawdę, to był ten szczyt, no i od tamtej pory mamy już gwałtowne zawrócenie, widać to jak to się odbywa, również na wykresie, spadki, wypłaszczenie, spadki, jeżeli tak dalej będzie się ten rynek zachowywał, no to będziemy mieli bardzo szybko przebicie poziomu 50 punktów, no i oczywiście tutaj penetrację tych niższych poziomów w RSI, co za tym idzie, spadki będą miały swoje poparcie również w zachowaniu się momentu, no i będziemy mogli zobaczyć niższe ceny na Bitcoinie. Tak więc tyle, jeśli chodzi ode mnie na koniec tak naprawdę maja, dzisiaj ostatni dzień maja jest, więc warto by patrzeć jeszcze na zamknięcie świeczki miesięcznej. Mam nadzieję, że spotykamy się za tydzień o 19 podczas 240 tygodniowego przeglądu kryptowalut, ale jeszcze przed samym weekendem, oczywiście w piątek analiza weekendowa. Zapraszam serdecznie również do jej oglądania. Póki co, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.